Yo. Witaj w miejscu, gdzie epicentrum buntu. To sam środek Europy, do życia brakuje kruszców. Każdy jest tu nikim, chcą pozbawić praw człowieka. Największym bogactwem jest smak tutejszego powietrza. Czy mam miłość w sercach? Mnie się nie pytaj. Mój kraj ma granice tam, gdzie ludzka krew wysycha między dobrem własnym i wymogami honoru. Powstało podziemie pełne walczących aniołów. Ej ty, co oddałeś 16 lat życia za nasz kraj? Z harcerza stałeś się żołnierzem zardzewiałych ran. Dzisiaj dzieciak w twoim wieku nie uczy się szczerej modlitwy. Uczy się jak lec chodników miękkie narkotyki. Chciałeś szczęścia, bracie, obdarto cię z tego, co masz. Ostatnim tchnieniem powstań przytulił cię przydrożny głaz. Płaczesz, czy warto, to radość czy strach. Nieważne, liczy się, że godnie umarłeś za kraj. Polacy słabi, w tym jest racja, ale tych słabych wspierała Najświętsza Maryja Panna. Wolność została tylko w ludzkiej mentalności. Celem było walczyć do odzyskania niepodległości. Prości ludzie stworzyli podziemny kraj tak złożony. Wychowani w rodzinie z hierarchią prawdziwych wartości. W domu miłości, pełnym nadziei, a nie chleba. Ty pomyśl, ile amunicji mógł pomieścić chleba. Chyba są jakieś granice, ale nie ma ich w duszy. Dlatego wielu męczenników nie zdradziło swoich kumpli. Łatwo o Polsce mówić, gorzej dla nie pracować. To czuli ci, którym za kraj kula przebiła skronie. Armia Krajowa w naszej ojczyźnie aż do śmierci. Jesteś przykładem, jak za Polskę łatwo wszystko poświęcić. Chcieli was deptać, zniszczyć, odkręcić to wszystko. Zapomnieli tylko o jednym, anioł nie muszą bać się śmierci. Bracie i siostro, nie jeden z zakowców mógłby nauczyć ludzi dzisiaj rządzących naszym krajem prawdziwego patriotyzmu, prawdziwej miłości do Boga, do ojczyzny i rodziny. Oni poświęcili swoje życie dla nas. Zawsze o tym pamiętajmy. Pokój.